bo najpierw. No. No mamy, tu mamy, moment. Momencik, bo tu już to wspólnie ustawiamy Krawczyk. Ten. Czy w tej chwili, przepraszam, bo radni się zgłaszają, czego ma dotyczyć wypowiedź? Czy... No więc właśnie. No dobra. Bardzo proszę, zgłaszał się radny Krawczyk również, prawda, ten, no, no. Panie przewodniczący, proszę nie łamać statutu. Zawsze było według kolejności zgłoszeń, ja się zgłaszałem pierwszy, proszę mi udzielić głosu. Po co panu ta wiedza? Zgłosił się pan w momencie, kiedy jeszcze nie rozpocząłem dyskusji. W sensie formalnym, prawda? No, 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 no. Zgłaszał się pan jeszcze, kiedy trwały ostatni punkt dotyczący podjęcia uchwały. No, no, no. Proszę. Teraz tego pan już nie zmanipuluje, panie przewodniczący, bo się nie da. Ja to cały czas trzymałem rękę i zgłaszałem się w tym punkcie. Chylę czoło, chce pan być lepszym manipulatorem, prawda? No może, prawda? No. Panie przewodniczący, pan radny proszę Grębowski mi udzielić trzymał jako poprzednim punkcie. Proszę. Bardzo, czy, bardzo proszę, w tej chwili najpierw, czy rozmawiamy tak, o uchwale? Rozmawiamy. Bardzo proszę o wypowiedź w takim razie na temat uchwały. Krawczyk, Głębocki. Panie przewodniczący, proszę nie manipulować, dlatego że ja od początku się zgłaszałem, jak pan otwierał ten punkt, także proszę bez manipulacji. Bardzo proszę, bardzo prawy radny, znany z prawości i uczciwości i rzetelności. Przypominam, że zgłaszał się pan w poprzednim punkcie. Bardzo proszę, radny Głębocki. Kamery zarejestrowały, kto się jak zgłaszał. Dziękuję za udzielenie głosu, panie przewodniczący. Chciałbym w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwość zgłosić jedną kandydaturę. Przepraszam, proponuje pan zgłoszenie kandydatur. Jeszcze Rada nie podjęła takiej decyzji. Ale ja już zgłaszam taką kandydaturę. Zgłaszam kandydaturę radnego Artura Sokołowskiego i chcę krótko skomentować. Radny Artur Sokołowski na co dzień zawodowo zajmuje się tymi sprawami, także nie wiem, czy ktoś spośród radnych będzie bardziej osobą kompetentną. Uważamy, że każdy klub powinien wiedzieć, co się w tym bardzo ważnym związku dzieje. I tutaj wstęp, bo tyle był wprowadzenie było niepotrzebne, bo na tej sali siedzi wiele osób spośród radnych także, którzy są doskonale zorientowani w tym, jak związek funkcjonuje. Także, panie przewodniczący, zgłaszam tą kandydaturę, ponieważ jesteśmy w tym punkcie i sugeruję także, żeby najlepiej każdy z klubów miał po jednym przedstawicielu, bo to jest zbyt ważny związek, żeby którykolwiek klub był wykluczony z prac w tym związku. Bardzo proszę, skoro pan tu wymusił taką kolejność procedowania, żeby pan zaproponował, jak będziemy wybierali, bo Rada jeszcze tego nie ustaliła, nie pozwolił pan mi przeprowadzić. Proszę o opinię i propozycję dla Rady, jak dokonamy aktu wyboru. Opinia moja jest taka, że po prostu według kolejności zgłoszeń poddajemy pod głosowanie zgłoszone kandydatury. W jaki sposób? Porządek alfabetyczny i koniec. Ale to nie. No. W jakim trybie? No nie, po prostu proszę, pan przewodniczący, no, panie przewodniczący, poddaje, ja poproszę pan przewodniczący, o głos. Pan przewodniczący ja poddaje pod głosowanie. Od tego, żebyśmy ustalili, jak wybieramy, w jaki sposób. Już mamy głosować nad panem radnym Sokołowskim. Ale nigdzie, nigdzie nie jest napisane, że najpierw procedura, potem głosowanie. Tą procedurę da się ustalić w tej chwili. Ja proponuję, żeby według kolejności zgłoszeń, co bardzo często ma miejsce w różnych tego typu sytuacjach, przegłosować i kolejne zgłoszenia również. Ewentualnie do związku kto wejdzie? Jakby było więcej zgłoszeń? Jakby było więcej głosów? No, ci, którzy uzyskają największą ilość głosów. Ilu z radnych może na przykład będzie? Mamy cztery miejsca. Ile... Każdy z nas ma prawo razy głosować. No bo powinniśmy takie rzeczy ustalić wspólnie. Panie przewodniczący, no ja mogę swoją propozycję od A do Z wyłożyć, ale chyba no też chciałbym usłyszeć, jaka jest opinia, innych radnych. Kwestii formalnej. Panie przewodniczący, tym bardziej jest lepiej, ja tylko dokończę, tym bardziej jest lepiej, żeby posłuchać, ile będzie kandydatur, bo jeżeli są cztery kandydatury, to będzie inny sposób głosowania, jeżeli więcej,
inny, więc przepraszam, na razie pozwolimy to, że rady prowadzicie formalne. Przepraszam, bo jeszcze zgłoszenie, bo nie dostrzegłem, proszę pana radny, niesmacznie. Ponieważ jest dość wymieszana ta dyskusja na temat sposobu głosowania, zgłaszani są poszczególni kandydaci i tak dalej. Chciałbym zabrać głos w takiej oto kwestii, ponieważ sposób funkcjonowania tego związku opiera się na wyznaczeniu przez poszczególne gminy, poszczególnych kandydatów reprezentujących te gminy. I tak się składa, że kolega radny Sokołowski jest pracownikiem gminy Rędziny, która już w tym związku z automatu będzie miała swojego przedstawiciela. Przed chwilą słyszeliśmy z ust pana radnego Głębockiego, że kolega jest przygotowany merytorycznie, ponieważ zawodowo zajmuje się takimi sprawami, których dotyczy praca tego związku. Moje obawy rodzi taka to sytuacja, że w tym momencie może się okazać, że po wyborze kolegi Sokołowskiego gmina Rędziny de facto będzie miała dwóch przedstawicieli w związku, a nie jednego, tak jak przewiduje to statut. Dziękuję bardzo. Momencik, zróbmy, bo nie z mojej winy jest duży bałagan. Skończmy za chwilę. Na razie radny Sokołowski wyraził zgodę. Radny Przemysław Rona. Tak, również wyrażam zgodę. Radny Łukasz Banaś. Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Radny Zbigniew Niesmaczny. Wyrażam zgodę. Radny Ryszard Szczuka. Wyrażam zgodę. I radny Piotr Strach. Zgadzam się. To mamy 6 kandydatów. Doszliśmy, udało nam się etap ważny przeprowadzić. Mamy zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę. Bardzo proszę, radny Sokołowski. To ja jeszcze zabiorę głos w dyskusji, ponieważ ja już to powiedziałem, ale powtórzę wyraźnie, że ja doskonale rozumiem, że w przypadku wyboru do Związku Komunalnego Gmin i Wodociągów ja reprezentuję interes miasta Częstochowy i nie ma żadnej innej możliwości. Natomiast pan przewodniczący Głębocki, informując państwa, że zajmuje się tym zawodowo, powiedział prawdę, natomiast ja to jeszcze doprecyzuję. Ja pracuję na własnym ujęciu wody w Rędzinach i w żaden sposób tak jakby tu nie ma jakiegoś formalnego konfliktu między Związkiem Komunalnym Gmin a zakładem budżetowym, którego jestem kierownikiem. To tyle. Natomiast chyba nie muszę merytorycznie jakoś państwu uzasadniać, że na tych sprawach się znam. Dziękuję. Jesteśmy w komplecie. Bardzo proszę, radny Kot, wznawiam po przerwie obrady sesji. Proszę, głos zabiera radny Kot. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie natury formalnej. Chciałbym się odnieść do kandydatury radnego Sokołowskiego. Ja bym bardzo prosił prawników o wyjaśnienie, bo pan radny sam wspomniał, że pracuje w spółce, która jest konkurencyjna do wodociągów. Czy taka osoba, czy taka funkcja nie wymaga jakiejś transparentności i czy pan będzie mógł tę funkcję łączyć? Bardzo proszę. No jeszcze, no proszę pan radny, bo pan czy, prezydent... Czy pan radny Kot mógłby słuchać uważnie tego, co mówiłem? Po pierwsze, nie pracuję w spółce, tylko w zakładzie budżetowym. Po drugie, powiedziałem coś wręcz przeciwnego. W żaden sposób nie jest konkurencyjna w stosunku do związku, tylko pracuję na własnym ujęciu wody, więc jeżeli ja mówię a pan radny mówi, że powiedziałem minus A, no to znaczy, że ktoś z nas ma problem. Okej. Bardzo pracując proszę na własnym ujęciu wody, nie prowadzi pan działalności konkurencyjnej do Związku Wodociągów, tak? Absolutnie. Okej. Okay. Prosiłbym o odpowiedź prawników, bo tutaj chyba pani nie do końca tego świadomy, co pan posłuch mówi. Bardzo proszę, pan przewodniczący Szczuka. Ja tylko mam pytanie, czy to ujęcie, które jest w gminie Rędzina, jest własnością gminy Rędziny? Tak, to ujęcie jest własnością gminy Rędziny. Bardzo proszę, pan prezydent. Znaczy, ja nie mam pewności, jaki jest stan prawny, bo tutaj to jest tak skomplikowana sprawa, natomiast i wydaje mi się, że nie ma takiej kolizji prawnej. Natomiast jeżeli pan radny deklaruje, bo to w zasadzie jedyna wątpliwość, jaka istnieje, to po prostu no, czyje interesy pan radny będzie reprezentował? Czy Rędzin, czy Częstochowy? Jeżeli pan radny deklaruje, że Częstochowy, no to nie mamy powodów temu nie wierzyć, bo wydaje mi się, że prawnych przeszkód nie ma. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź, zresztą już dwukrotnie to powiedziałem, więc po raz trzeci powtórzę, ja będę reprezentował interesy miasta Częstochowy, tu nie ma innej możliwości. No.
Proszę się nie doszukiwać żadnego drugiego dna. Żeby dla rozładowania atmosfery, nawet jakby wodociągi chciały kupować wodę z prywatnego ujęcia, co mogą robić? Będzie się pan nad tym kierował interesem? Generalnie powiem tak, gdyby miała się zdarzyć w przeciągu na przykład kadencji sytuacja, która mogłaby w ogóle w jakikolwiek sposób rzucać cień podejrzenia na moją osobę, to jestem w stanie oczywiście z takiego głosowania po prostu się wyłączyć, więc to jest chyba najnormalniejsze zachowanie w świecie. Natomiast ja nie sądzę, żeby do takich sytuacji dochodziło i nie sądzę, żeby tu też te interesy, bo tu ktoś tak zaczyna wyolbrzymiać, że Częstowa i Rędziny to są jakieś dwa antagonistyczne obozy na zasadzie, że Krzyżacy i Litwini. No nie, no, szanowni bardzo, państwo, trzymajmy jakoś tak granice rozsądku proszę, w tej dyskusji. Próbujmy kończyć dyskusję. Przewodniczący Głębocki, proszę. Czy ja to w ogóle chciałbym zaapelować do tych, którzy zostaną wybrani do związku, żeby starać się w tym związku, w zgromadzeniu związku działać na zasadzie konsensusu, dlatego że my jesteśmy przecież dosyć mocno uzależnieni. Mamy ujęcie wody na przykład na terenie gminy Olsztyn. Jeżeli byśmy my stawiali tak, że bronimy po trupach, że tak powiem, interesów Częstowy, związek się rozleci, kto na tym bardziej straci, trudno powiedzieć. Także zaapelowałbym, oczywiście, że musimy bronić naszych interesów, to jest jasne, ale w konsensusie z innymi gminami i tak do tego trzeba moim zdaniem podejść.